A więc dzisiaj przychodzę do Was z holem. Będzie to hol bardziej kosmetyczny, ale będzie tutaj jedna rzecz, będą to spodenki. A więc zacznę, żeby ten filmik nie trwał bardzo długo, bo później jak oglądam te filmy, to są naprawdę mega długie i muszę je mega, mega dużo skracać, żeby były w miarę przystępne. Więc zacznę od tych spodenek. Są to takie spodenki biało, takie dziwny to jest kolor taki łososiowy. Nie wiem, tutaj pewnie w kamerze to widać jako kolor pomarańczowy. Ale nie, to nie jest taki kolor, to jest właśnie łososiowy. I ja je kupiłam w sklepie innej za chyba za około 20 zł chyba. Dobra, tutaj kolejną rzeczą jest to taka kosmetyczka z Sinsaya. Ona jest tutaj z jakimiś łabędziami czy czymś tam. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo pojemna, jest czarna w środku. Bardzo mi się przydaje na przykład na jakieś wyjazdy, a teraz mam ich bardzo dużo. Kolejną rzeczą jest to taki peeling myjący z natury firmy Joanna. I on jest chyba w 10 jakichś tam wersjach. Ja kupiłam akurat ten truskawkowy, bo mi on najbardziej odpowiada. W łazience kończę drugi taki płyn, tylko że wtedy jest w takiej dziwnej, innej buteleczce od tego, więc Wam pokażę. Ale na pewno Wam ten peeling polecam i on naprawdę pięknie pachnie, więc polecam każdemu, kto lubi taki zapach truskawkowy. Jest tam też jeszcze malinowy, ale jakoś jestem przekonana bardziej do tej truskawki. Następnie też truskawkowa świeczka. Byłam dosyć zdziwiona, żeby taka świeczka się tak bardzo szybko paliła, no ale co tam. Ja ją palę każdego wieczoru, no prawie że każdego i zużyłam jej dopiero tyle. Chociaż nie wiem, czemu ona się tak bardzo szybko kończy. No, ale to tak przeważnie wszystkie świeczki się tak szybko kończą. I były tam jeszcze różne zapachy, ale stwierdziłam, że ten jakoś tak ładnie będzie pachniał w zimie, kiedy tych truskawek nie ma, ale będzie można sobie przypomnieć o tym, że za jakieś kilka miesięcy będzie znowu lato i w ogóle. I polecam Wam naprawdę to. Mega, mega ładnie pachnie. Po prostu ja już to w sklepie wąchałam i bardzo, bardzo mi to się spodobało, więc dlatego to kupiłam. Następnie jest to żel antybakteryjny. Ja sobie go kupiłam przeważnie z myślą do szkoły. I on ma taki bardzo ładny, taki perfumowy zapach. Także polecam każdemu taki biały żel. Chociaż możecie, tam były jeszcze trzy chyba, albo dwa kolory. Następnie jest to Chocolate Dream, taki zwykły do rąk i on po prostu pachnie czekoladą. To jest po prostu taki zapach czekolady. Przepiękny ten zapach i ja to wąchałam w katalogu z Oriflame'u i on mi przyszedł gdzieś kilka tygodni temu. I dopiero teraz go pokazuję, bo te wszystkie rzeczy niedawno kupiłam. Naprawdę Wam go polecam. On mega, mega ładnie pachnie. Więc pamiętajcie, podlinkuję Wam tam chyba jeszcze na dole. Następnie jest to krem z natury. Body cream arbuzowo-melonowy. I on mówi Wam, jak go używam do całego ciała. On może być też tylko do twarzy. Ja go używam do całego ciała i powiem Wam, że jest różnica. Jeśli sobie ten produkt wypróbujecie, to zobaczycie na pewno różnicę. Jeśli macie jakieś na przykład suche nogi, albo ręce, albo twarz. Ja mam problem właśnie z nogami i już ten problem nie zniknął, od kiedy używam tego kremu. Bo naprawdę on tak nawilża, że jeszcze nigdy nie miałam takiego kremu, który by tak bardzo nawilżał naszą skórę. Więc też polecam. Kupiłam sobie też taki pudrokorektor. On jest podobny do tego ryżowego, ale to nie jest ryżowy. Tutaj jest tutaj prasowany puder, matujący i korektor.
To jest numerek 01, ten taki najjaśniejszy z Look Now. Kolejną rzeczą są to okulary. Ja je mam tutaj w takim futerale. Są to okulary przeciwsłoneczne. Ja je już zamawiałam bardzo dawno temu, ale jakoś jak hol to hol. Ja w nich wyglądam tak. Mnie się one naprawdę bardzo podobają, bo tutaj mają takie... Pokażę wam to. Mają takie coś tutaj. Nie wiem, jak to się nazywa. I ogólnie to na samych okularach jest taka panterka. Mnie się to bardzo podobało. Tego nawet nie było widać w katalogu, ale przyszło takie, więc bardzo się cieszę. Kolejną rzeczą jest to taka szminka z Essence. Taka. I jest to taki kolorek, już wam pokazuję. Taki wyprodukuję tutaj kolor jej. Taki bardzo jasny i powiem wam, że na ustach to no taka troszeczkę różnica jest, ale nie bardzo, więc ja do szkoły też chodzę w tej szmince. Kolejną rzeczą jest to tusz do rzęs też Natury. I nie pamiętam, on był chyba coś około 13-14 zł. Ja polecam wam bardzo kupować tusze z tą grubą szczoteczką, bo no nie wiem, czy u was się to tak bardzo sprawdza, ale u mnie po prostu nie widzę innej szczoteczki oprócz tej tutaj w tym. Miałam kiedyś cienkie te szczoteczki, takie silikonowe. One dla mnie nie istnieją. Po prostu one trzeba nimi przejechać chyba z 6 razy, żeby dopiero uzyskać jakiś tam efekt, a tą wystarczy 2 razy i już macie jakieś podwinięte. I ona też i rozdziela te rzęsy i bardzo fajnie, bo je podkręca tak do góry. Więc nie trzeba używać żadnej zalotki, niczego innego. Kolejną rzeczą jest to taki hair makeup. I ja to dostałam na urodziny, ale spodobało mi się to. Powiem wam, że mi się spodobało. Ja dostałam taki kolor złoty. I tutaj macie do odkręcenia takie coś. Teraz tego nie odkręcę, no ale dobra. Mamy w środku takie jakby coś podobnego do pudru. I tym najeżdżamy po prostu na włosy i je smarujemy. Jedynym błędem w tym jest to, że wystarczy jedna noc, w której na przykład prześpicie się z tym na włosach i nie dość, że cała poduszka jest właśnie w tym pudrze, to na włosach macie po prostu nic. Są takie, jak były. Kolejną rzeczą jest to taki kolor do brwi. Mamy tutaj 2 kolory, jasny i ciemny. Pokażę wam, jakie to są te kolory. Jasny to jest taki bardzo jasny, że go chyba tutaj nawet nie widać. No nie widać go. Ale ten ciemny za to jest bardzo ciemny. Więc jego powinno być widać. I go widać. Polecam bardzo, bo można sobie tak fajnie wymodelować te brwi. Zamówiłam sobie też takie gąbeczki z Vermi. Tam to też było z Vermi. Do demakijażu twarzy. I one są takie miękkie, że no po prostu jak zmywam, to nic nie czuję. Czuję tylko taką gąbeczkę, bo one są zrobione z takiego gąbeczkowego materiału. One są rozciągliwe i naprawdę są bardzo fajne. Można je też... One ogólnie są po 3 w jednej paczce. I można je po prostu umyć szybko tak... Wykręcić, umyć i nie będzie w ogóle żadnego widać na przykład z podkładu czy pudru. Następną rzeczą jest tutaj podkład z Vermi. Ja nie lubię używać jakichś tam lejących się podkładów. Nie, ja lubię takich mieć, takie mieć prasowane. To jest akurat, nie wiem, jaki kolorek. Nie piszę. No. Ja wybrałam ten najjaśniejszy kolor, bo był jeszcze ciemny i taki coś pomiędzy tym a tym. Ja wolałam wybrać taki najjaśniejszy. Kolejną rzeczą jest to taka strugawka do
i szminek, i konturówek, i tych wszystkich rzeczy. Ona jest tutaj i gruba, i chuda. Nie wiem, czy to widać. Ona jest cała czarna. Nie wiem, czy to widać, ale tak, tu jest do grubych, tu jest do chudych. Bardzo fajna też z Werymi, jak już wam powiedziałam. Zamówiłam sobie też właśnie próbci szminek. Można sobie takie zamówić i za jedną chyba się płaci złotówkę. Już nie pamiętam, czy 90 groszy. Nie pamiętam, ja sobie zamówiłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć próbek i jedną już skorzystałam, więc tak w ogóle to sześć zamówiłam. Kolejną rzeczą jest to konturówka z Jordani Gold. Tutaj z jednej strony macie pędzelek taki. Jeśli macie jakieś szminki, to sobie tak pędzelkiem robicie. I z drugiej strony mamy konturówkę. I ja właśnie strugałam tą konturówkę tą strugawką. I zaraz wam pokażę kolorek. To jest taki kolor. Ja mam taką samą szminkę, więc sobie taką konturówkę zamówiłam. I ostatnią już rzeczą jest to paletka z produkcji Oriflame'u. Ja tutaj skorzystałam troszeczkę z tej paletki. No, trochę dużo skorzystałam. Lusterko pobrudziłam, no ale co tam. Dobra, więc tak, tutaj mamy tyle kolorów. I tak, tutaj na dole te dwie i te dwie to są szminki. Tutaj mamy róż i tutaj mamy te wszystkie cienie do oczu, tak? Do powiek. Więc to jest takie pudełeczko, bardzo fajne, wytrzymało. Więc to by było na tyle. Myślę, że taki dosyć długi haul wam się spodobał. Życzę wam tego, żebyście popróbowali trochę z tych rzeczy. No i do następnego filmiku. Pamiętajcie koniecznie o kciuku w górę. No i pa!